Cześć chłopaki, cześć dziewczyny, witajcie, a ja już mam w ręce kolejny gadżet. Jak większość dobrych gadżetów, ma w sobie złącze USB, tym razem niestety B i otwór na statyw. W środku tego pokrowca skrywa się kamera 360 stopni, którą każdy DJ powinien mieć i dzięki niej zdobywać klientów. Pokażę Wam, w jaki sposób taka kamerka może Wam pomóc w biznesie. Co może zrobić za chwilkę, a na razie Wam powiem, do czego się nie nadaje. Jeśli chcecie nagrywać filmy tą kamerą, no to niestety stabilizacji obrazu jeszcze w tym modelu nie wynaleziono. Jest to Ricoh Theta 2. Kamerka kosztuje coś koło 1600 zł. Nie nadaje się do tego, żeby z ręki, z jakiegoś kija, z czymś takiego nią kręcić. Po prostu wstrząsy są jak przy starcie rakiety kosmicznej. Trzeba ją postawić na statywie i da się tym zrobić fajne ujęcia. Może nawet otworzę jakiś filmik nagrany za pomocą tej kamery. Pokażę Wam, tam nie ma szału, jeśli chodzi o kolorystykę, o efekty, o bajery. Te filmy to nie jest, wiecie, czysty kryształ, czego byśmy się spodziewali po tej cenie. Ta kamerka służy do czegoś innego, do zdjęć. I w bardzo fajny, prosty sposób. Odpalamy i od razu możemy zrobić zdjęcie 360 stopni. Oba obiektywy robią jednocześnie zdjęcie dookoła całego pomieszczenia i korzystając z takiej fotografii możemy się dokładnie w zdjęciu odnaleźć. Wrzucanie tego typu zdjęć na Facebooka, Instagram i tak dalej raczej szału nie zrobi. Magia postawienia blisko obiektywu, zrobienia takiego dosyć ciekawego zdjęcia czasami się przydaje, ale jakoś nie widzę szału z tym związanego. Natomiast znalazłem zastosowanie, pod które naprawdę tę kamerkę kupiłem i dzięki niej jestem dużo bardziej rozpoznawalny w okolicy. No więc jak to robię? Czego szuka najpierw młoda para? DJ-a czy sali weselnej? Oczywiście najpierw szuka sali weselnej. Za tę cenną wiedzę proponuję zostawić lajka, zasubskrybować, włączyć dzwoneczek. A teraz dalej konkretnie. Skoro wcześniej szukają sali weselnej, to gdzie jej szukają? No w internecie. I co jeśli w przypadku szukania tej sali przypadkiem znajdą też nas? Chyba dobrze będzie, nie? No więc macie rację, będzie dobrze. A zatem chcielibyśmy przed pierwszą w ogóle wizytą w lokalu zobaczyć, jak ten lokal wygląda. Zatem otwieramy sobie tutaj, akurat otwarłem już dwie zakładki, miałem wielką ciemnotę w głowie, nagle nie wiedziałem, gdzie ja byłem, jakie lokale, gdzie ja robiłem zdjęcia, więc musiałem sobie tak na szybko przypomnieć. I weźmy sobie na przykład bardzo sympatyczny lokal Kraszowianka i spróbujmy go ocenić po zdjęciach, które tutaj dorzucił właściciel. Spróbujmy sobie jako DJ-e pomyśleć, gdzie rozstawię sprzęt, ile mam miejsca na sprzęt, jak duży parkiet będzie. Widzimy altanę, widzimy jakieś firany, widzimy fotowoltaikę, bardzo dobrze. I to miejsce, gdzie się tutaj zespół próbuje rozkładać. No powiem szczerze, sporo sprzętu. I tyle. To jest tak właściwie wizja właściciela, wizja lokalu, wizja fotografa, który próbuje pokazać tę salę. Jak widzicie, zupełnie nieudolnie. A dzięki temu, że ja wiem, co chcecie zobaczyć, wiem, co chce zobaczyć młoda para, ja to robię w taki sposób. Stawiam sobie swoją kamerkę na tadadam statywie, odpalam i robię idealne, sferyczne zdjęcie 360 stopni, po którym możemy się dokładnie rozejrzeć. Czas realizacji takiego zdjęcia to jest tam razem z odliczaniem, nie wiem, z 10 sekund. Po prostu rozstawiam sprzęt, mówię, uwaga, będę strzelał, odpalam, uśmiecham się i sprawa załatwiona, a wy wiecie dokładnie, jak wygląda sufit. Możecie policzyć sobie lampki, sprawdzić, ile jest okien, zobaczyć, gdzie można postawić dekorację światłem, zobaczyć, jak szeroko macie, żeby rozmieścić sprzęt. Taka mała podpowiedź. Moja rampa ma dokładnie 4,5 metra szerokości, więc jeżeli chcecie zmierzyć lokal, no to już wiecie mniej więcej, ile tam tak naprawdę jest miejsca. Dzięki tym zdjęciom staram się zawsze zrobić więcej niż jedno, bo czasami nie wyjdzie, nie? Czasami się coś zdarzy.
I tyle. No i zobaczcie, z innej perspektywy, ta sama sala. Teraz młoda para, szukając tego lokalu, zupełnym przypadkiem trafia na kolesia we fraczku, który ma tutaj takie oto hasło. I przypadkiem też, klikając w link, nawet nie musząc przepisywać nazwy, może trafić na mnie jako na lokalnego przewodnika, który ma dużo do powiedzenia na temat lokali, ma mnóstwo zdjęć lokali, ma mnóstwo komentarzy, ocen, opinii, zdjęć i tak dalej wrzuconych, a przy okazji, jak nie trudno się domyślić z tego zdjęcia, gra na weselach. No oczywiście zdarzają się też błędy i na przykład w tym lokalu zrobiłem akcję taką, że wrzuciłem zdjęcia innego lokalu przez pomyłkę. Także też Wam pokażę, tutaj zupełnie inna lokalizacja, przypadkiem, ale gratis, żeby zobaczyć, jak to fajnie wygląda w innym miejscu. Jakość tych zdjęć nie jest kosmiczna. Tu widzicie, już ostrości brakuje, smugi jakieś od świateł i tak dalej, ale kompletnie nie o to chodzi. To nie jest fotografia artystyczna, tylko przedstawienie wnętrza. Jeśli się zastanawiasz, czy na tej scenie się zmieścisz, mając 4,5 metra rampę, odpowiadam tak, na styk się zmieścisz, więc też kolejna cenna wiedza. No i kolejne miejsce to jeszcze sala Topolowa. Tutaj piękna miejscówka, gdzie wszyscy chcą się w jakikolwiek sposób pokazać, ale im to nie wychodzi. No zobaczcie, próbujemy. Na każdym zdjęciu nie widzę żadnej wartości. Nie wiem, jak ta sala wygląda, nie wiem, czego się spodziewać. Poza tym, że ktoś tam się oparł o stolik, to wszystko. To są zdjęcia na, moim zdaniem, pięciogwiazdkowej, świetnej sali. Chyba lepsze są te moje, byle jakie nawet zrobione. Proszę bardzo, chcecie zobaczyć, jak ta piękna sala wygląda? Nie ma sprawy, zabieram Was na podróż i możecie sobie obejrzeć całą salę, łącznie z sufitem, łącznie z podłogą i łącznie z moim stanowiskiem. Myślę, że jest to najcenniejszy odcinek laboratorium gadżetowego, jaki nakręciłem, tylko że ta kamerka ma pewną wadę. Nie jest tania. Ja wprawdzie kupiłem ją dawno temu, przed putinflacją, przed pisflacją i wszystkimi innymi rzeczami, więc było lepiej, a teraz jest drożej. Zaraz Wam pokażę, ile ta kamerka kosztuje. 1599 zł. Link zamieszczę pod filmem, jeżeli byście byli zainteresowani, chyba że znajdę taniej. 1600 zł i możecie sobie tego typu gadżetowe zdjęcia zrobić. Cena oczywiście nie zawiera statywu, to już trzeba we własnym zakresie sobie zorganizować. Polecam dosyć wysoki statyw, tak 1,20 m, żeby wyglądało to dość naturalnie, ta perspektywa lokalu, a nie postawić na podłodze, no bo z tej perspektywy raczej nie zobaczymy, co jest na stołach, nie zobaczymy odpowiedniego ujęcia waszego sprzętu. Będzie to takie trochę, no, niefajne, nie? Także coś takiego polecam i mam nadzieję, że ten odcinek laboratorium gadżetowego cokolwiek, ale się przydał. Wiem, że są jakieś aplikacje, które umożliwiają robienie jakichś zdjęć sferycznych, montowanie jakichś panoram i powiem szczerze, zanim kupiłem tę kamerę, bardzo mocno próbowałem. Ja to ogarnę, ja zrobię to bez takiej kamery. Montowałem sobie komórkę na statywie i próbowałem jednoosiowo ją obracać, kombinować, żeby zrobić idealną panoramę. I powiem Wam szczerze, bardzo się starałem, ale nigdy mi to nie wyszło. Zawsze czegoś brakowało, zawsze coś nie wyszło, zawsze ktoś wszedł w kadr, gdzieś coś się przesunęło, gdzieś coś się rozmazało, gdzieś wysokość przeskoczyła. Nigdy to nie było to. Poza tym to też nie było idealne sferyczne zdjęcie podłogi, sufitu, ścian, tylko ewentualnie ścian i to jeszcze w miarę nieudolne. Także ta kamerka robi to genialnie. Jeśli lubicie gadżety, które dodają jakąś wartość i pomagają się Wam gdzieś pokazać w internecie, super sprawa. Chyba nie ma lepszego miejsca niż wystawić się w galerii zdjęć na sali weselnej, w której prowadzicie imprezy i pokazać, jak Wasz sprzęt, Wasze stanowisko pasuje do tego lokalu. Myślę, że dzięki temu zdobywam sporo
ciekawych zapytań od par młodych, a już na pewno chociażby odwiedzą stronę, żeby zobaczyć, co też tam ciekawego ten człowiek ma. No i kolejny bonus. Jeżeli zobaczą mnie w 10 lokalach w mojej okolicy, no to super. 10 razy zobaczyli, więc chyba lepszego DJ-a nie ma, skoro jest wszędzie. Dobrze, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia na najbliższych warsztatach, które już niebawem ruszają. Trzymajcie się, pa!